Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Leszkiem Szostakiem. Witaj Leszku. Witam serdecznie. Zacznijmy może od dosyć niespodziewanego oświadczenia biskupów katolickich na terenie Niemiec, którzy od ćwierćwiecza nie wskazywali żadnych partii ani in plus, ani in minus w Republice Federalnej Niemiec, natomiast teraz po raz pierwszy od ćwierćwiecza przestrzegają przeciw prawicowemu ekstremizmowi, a ten prawicowy ekstremizm, no to oczywiście alternatywa dla Niemiec. Do biskupów katolickich dołączyli duchowni protestanccy, ale także islamscy oraz żydowscy. Więc koalicja przeciwko AfD szeroka, wielokulturowa, wielocywilizacyjna. Jest to ciekawy sygnał, dlatego że według oświadczenia tych biskupów augsburskich powodem takiego oświadczenia czy takiej interwencji, można powiedzieć, było zdefiniowanie AfD jako folksistowski nacjonalizm nie do pogodzenia z chrześcijańskim obrazem Boga i człowieka. Tutaj sugerowali, że AfD jest to stowarzyszenie, które dąży do rasowo czystego germańskiego państwa bądź takiego pangermańskiego związku państw w Europie Środkowej. Tu możemy się sprzeczać, czy faktycznie taki cel obrała sobie partia AfD. Wiemy, że z partią zbliżeni są bardzo konfederaci. Głównie tu mówimy o Grzegorzu Braunie. Ja sam byłem świadkiem takiego spotkania przed Bundestagiem w czasie tego słynnego protestu w Berlinie. Wiemy, że są takie, powiedzmy, robocze relacje między nimi. Natomiast co to znaczy? Być może przyjdą również i w pewnym sensie po Konfederację, chyba że ta się zreformuje, w cudzysłowie oczywiście, i udowodni, że nie ma jakichś tam, powiedzmy, nacjonalistycznych tendencji. Tutaj oczywiście w Konfederacji są liderzy, którzy niemalże gwarantują, że takiej tendencji nie będzie. To mamy na myśli Mentzena, czy nawet samego Bosaka. Natomiast tutaj zdecydowanie osłabia to pozycję Grzegorza Brauna, który no, reprezentuje taki wątek, powiedzmy, bardziej nacjonalistyczny czy ultraprawicowy, prochrześcijański, ale to też nie jest dla mnie niespodzianką, ponieważ pojęcie Kościoła katolickiego w Niemczech również jest do dyskusji. Wiemy, że działa tam na innych zasadach niż na przykład Kościół katolicki w Polsce, gdzie w Niemczech ludzie muszą się zadeklarować, do jakiego kościoła należą, i to wiąże się również z ich opodatkowaniem, co powoduje, że wiele ludzi formalnie nie należy już do kościoła, ponieważ nie chce dodawać tam parę procent swoich zarobków, żeby wspierać instytucję kościelną, zważywszy na to, że Kościół no, tutaj przez wielu został odebrany jako skorumpowany i tak dalej. To jest jeden z powodów. Drugi, no, że jest to taka masowa nagonka, protestantyzacja Kościoła w Europie Zachodniej jest już faktem od wielu, wielu lat. W związku z czym to, że Kościół katolicki przeszedł na ich stronę, no oczywiście dołączyły do tego inne religie oportunistycznie, no dowodzi tylko i wyłącznie tego, że Kościół katolicki abdykował swoją rolę jako obrońcy naszych wartości i bez rozbierania AfD na czynniki pierwsze, brania tego ugrupowania pod mikroskop, trudno powiedzieć, czy słusznie, czy niesłusznie, bo przecież wystarczyłoby nawiązać jakieś kontakty z partią i zażądać jakieś tam, powiedzmy, sprostowania czy odcięcia się od pewnych ruchów. Wydaje mi się, że jest to polityczny zabieg, który ma na celu właśnie wyeliminowanie Kościoła katolickiego z Europy, a w Polsce te procesy zaczęły się już przecież niedawno przez przejęcie władzy przez koalicję 15 października. Także tyle i aż tyle w tym temacie. Wydaje mi się, że reakcja AfD będzie bardzo konkretna, precyzyjna. Nie wiem, czy zepchną ich do narożnika i spowodują w nich jeszcze bardziej ekstremalną reakcję. Na pewno wywoła to reakcję u Grzegorza Brauna, który spodziewam się, będzie się wypowiadał. I jeżeli cokolwiek, to może to nawet bardziej jeszcze zmobilizować naszą bazę takich ortodoksyjnych
powiedzmy, no, katolików, jeżeli o to chodzi, dlatego że zmusi nas do działania, otworzy nam oczy, tak jak słynna choroba otworzyła oczy na inne procesy, które miały miejsce w świecie. No właśnie, mamy też do czynienia, tak jak wspomniałeś, z wiplerizacją Konfederacji. Jeżeli wiplerizacja będzie postępowała nadal, to Konfederacja przestanie się specjalnie odróżniać od mainstreamu politycznego, ale zobaczymy, nie dzielmy skóry na żywym niedźwiedziu. Fala populizmu idzie w Europie. Wiele antyunijnych partii i ugrupowań ma szansę zdobyć dobry wynik. Wśród nich jest również liczona przez globalistów Konfederacja. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja tam za bardzo nie wierzę w demokrację, ale jakieś tendencje te wybory pokazują. Nie sądzę, żeby była radykalna zmiana, ale może będzie trochę przesunięcie na prawo w kierunku Europy ojczyzn, a nie eurokołchozu. Niestety. Kolejna sprawa. Chciałem cię spytać o aferę z rzekomym, moim zdaniem rzekomym, zabiciem Żeleńskiego, w które zostali zaangażowani również przedstawiciele Polski. Myślę, że to jest dosyć nieudolnie skrojona prowokacja. Czy masz informację, że jednak jest coś na rzeczy, że były jakieś takie plany? Nie mam informacji, natomiast wcale bym się nie zdziwił, że znalazł się taki człowiek. Pamiętajmy, że lista osób, które dobrałyby się do Żeleńskiego, jest prawdopodobnie bardzo długa. Tak samo jak mamy tak zwanych wojowników czy kombatantów, którzy nie są wcieleni w żadną armię, tak zwanych ochotników, którzy walczą po jednej i po drugiej stronie, legalnie nieuznawani za żołnierzy, w związku z czym nie podlegają konwencji genewskiej. To, że akurat Rzeszów i ten port, no nic dziwnego, wiadomo, że jest często używany przez Żeleńskiego, jak i również przez Izrael, tak, agenci Mossadu i tak dalej. Został złapany, z tego co wiem, w Niemczech, czy namierzony, nie wiem dokładnie, jaka tam jest linia czasowa. Wiem, że w tej chwili jest w Polsce i będzie wytoczony proces powiązany z agenturą rosyjską. Wiadomo, że w Polsce ludzie cierpią na obsesję Rosji, a jakiekolwiek powiązania z Rosją są używane codziennie propagandowo. Czy będą w stanie mu udowodnić cokolwiek? Pamiętajmy o tym, że wyrok nie jest taki srogi, bo z tego co wiem, grozi mu od 6 do 8 lat. To nie jest jakaś tam kara dożywocia czy coś takiego. Gdyby faktycznie ten człowiek został złapany na Ukrainie, no to go rozstrzelano na miejscu. Także tutaj nie wiem, czy to jest fakt, czy fikcja. Natomiast w dzisiejszej wojnie eterycznej, że tak powiem, czy wojnie medialnej, wszystko jest możliwe, preparacja. Gdyby rzeczywiście coś takiego miało miejsce, no to pamiętajmy, że proces będzie miał miejsce, będą jakieś zeznania. Nie sądzę, że jakieś tortury, przypiekanie wcześniej będzie miało miejsce, więc facet spokojnie może powiedzieć, co się działo. Nie sądzę, żeby to był jakiś temat szczególny. Podejrzewam, że bardzo szybko o tym zapomnimy. Natomiast niewykluczone, że faktycznie taki człowiek, ja na przykład osobiście też wyrażam bardzo publicznie swoją niechęć w stosunku do reżimu Żeleńskiego i bardzo chętnie widziałem go, że został usunięty w sposób pokojowy, legalny. Nie, tutaj nie namawiam do przemocy. Natomiast to, że się pojawiają emocje, nie zapominajmy, że Żeleński również wysyłał swoje psy w kierunku na Putina. Tutaj kontrwywiad działa dwie strony. Żeleński chce zabić Putina, Putin chce zabić Żeleńskiego. To jest normalny proces wojny. Nie zapomnijmy również, że były sekretarz stanu Donalda Trumpa również wydał wyrok śmierci na, jak się nazywa ten więzień polityczny z Australii. No, uciekło mi. Never mind. Chcą go robić masakrę. Nie. Wstydasz, że zapomniałem. Chcą go zrobić mu ekstradycję z Stanów Zjednoczonych, gdzie mu tam grozi 175 lat więzienia. Także to jest normalne, że służby działają, obalają rządy, dokonują zamachów. To działa dwie strony. To jest kaczka dziennikarska, być może oparta na faktach, ale bez większego znaczenia dla tego procesu wojny.
To może parę słów o sukcesach dyplomatycznych Andrzeja Dudy za oceanem. To znaczy. Julian Assange. O, Assange. No właśnie. Sukcesy Dudy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. No, tutaj się na takiego człowieka, jak Duda mówi, lame duck, to jest taka figura, która już nie ma żadnego znaczenia do odstrzału. No wiadomo, że jego kariera polityczna, jeśli takakolwiek w ogóle była, dostał prezydenturę z przydziału. Człowiek, który, ja bym go porównał troszeczkę do takiego, dla mnie to jest Wałęsa w sumie. Stał z Trudeau tutaj w stolicy Brytyjskiej Kolumbii na wyspie Vancouver, Victoria. Nie miał nic do powiedzenia, bo tak zresztą troszkę od końca, bo był również w Kanadzie. I tutaj Trudeau, pajac, który jest powszechnie prześmiewany. Nawet ostatnio istnieje taki mały film na internecie, kiedy kobieta, starsza pani, 87 lat, umierająca na raka, nagrywa dla swojej córki na Instagram przesłanie w temacie Trudeau i mówi, że jedyne co dobrego ją spotyka umierając, że już więcej nie usłyszy nazwiska Trudeau. Także nawet starzy ludzie mają dosyć tego pajaca, ale on przy Dudzie błyszczy, dlatego że mówi po angielsku i po francusku. Dla Dudy jeden i drugi język oczywiście jest abstrakcją. Oczywiście jakiś tam angielski troszeczkę podszkolił, ale to jest wszystko na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Podszkolił też ukraiński, jak się No przyjaźnił z Żeleńskim. To na pewno, zresztą to chyba ma w swojej własnej krwi. Natomiast wracając już do chronologii, rzeczywiście Duda udał się w podróży do Stanów Zjednoczonych. Tym razem już pojechał sam, bez Tuska. Sama podróż generalnie, a szczególnie odcinek amerykański Stanów Zjednoczonych został skrytykowany przez Tuska z racji na to, że tam Duda spotkał się z Donaldem Trumpem w słynnej Trump Tower w Nowym Jorku. Wiemy, że w czasie swojego pobytu w rocznicę wstąpienia Polski do NATO Duda i Tusk dostali zakaz spotkania się z Trumpem, co wcześniej uczynił Viktor Orban. Chodziło oczywiście o protokół dyplomatyczny, spotkanie z Bidenem, oficjalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych versus spotkanie z potencjalnym kryminalistą, człowiekiem, który kwestionował wyniki wyborów 2020 roku, nie było zaakceptowane, bo oczywiście musiało być zaakceptowane. Więc teraz spotkał się z Trumpem. Trump nazwał Dudę swoim wielkim przyjacielem, łączy ich 4 lata wspólnej historii w swoich, powiedzmy, urzędach. To oczywiście jest naciągane, bo nie wiem, czy Duda może się nazywać przyjacielem Trumpa. Chociaż trzeba przyznać, że jak mi to słusznie wypomniano, był jednym z ostatnich, czy najpóźniej uznał wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, co nie jest takie w sumie złe, jeśli chodzi o relacje z Trumpem. Aczkolwiek, jak powiedziałem, lame duck, bez znaczenia. Wiadomo, że jeśli Trump wygra w listopadzie, no to posiedzą, że tak powiem, razem, że będą mieli relacje przez tam, nie wiem, 8 miesięcy i potem już to się wszystko gdzieś zakończy. Faktem jest to dość symboliczne. Symboliczne dla Trumpa przede wszystkim, bo zyskał w opinii publicznej, że jest dalej legitymizowany jako rzeczywiście wiarygodny kandydat, a nie kryminalista czy potencjalny oskarżony w wielu procesach karnych, o którym za chwilę. No i jak również to, że wskazuje to na to, że tutaj Duda przyleciał, otwierając kampanię wyborczą prezydencką dla swojej partii, którą dalej reprezentuje i, że tak powiem, sugeruje, w którą stronę powinny zostać oddane głosy Polonii amerykańskiej, które no tak różnie były rozparcelowywane, ale wygląda na to, że w tym cyklu wyborów zdecydowanie Trump może zyskać, no powiedziałbym, większość głosów Polonii amerykańskiej. Już nie mówię o tej konserwatywnej, starej Polonii, ale zważywszy na sytuację ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych, która dotyka wszystkich równo. Polacy również odczuli 4 lata Bidena, w związku z czym tutaj wydaje się, że to będzie, jak to się mówi, no-brainer, że bez dyskusji będą głosować na Trumpa. A po tej wizycie, oczywiście była to wizyta tak zwana prywatna, tutaj to musiał zdecydowanie odciąć się protokolarnie od wizyty formalnej, że nie popiera Trumpa, że spotkali się jak przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. A po tym wyskoku do Nowego Jorku przyleciał Duda do Kanady i tutaj spotkał się w Vancouver. Była taka konferencja na temat transatlantyckiego bezpieczeństwa.
w świetle, czy w cieniu raczej rosyjskiej II wojny, taki to był fajny tytuł, po czym spotkał się tam z wieloma organizacjami polonijnymi, powręczał flagi i tak dalej. Większość tych ludzi znam, to wszystko jest pic na wodę, natomiast najbardziej... Rozumiem, że widziałeś Dudę w akcji w Vancouver. Nie, 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 nie zmarnowałbym $5 na parking. Na takiego. Tym bardziej, że jedna z organizacji, którą uhonorował, to był Kongres Polonii Kanadyjskiej, oddział brytyjskiej Kolumbii, który tutaj akurat przypadkowo, nieprzypadkowo obchodził 80. rocznicę powstania, bo to właśnie ten Kongres Polonii Kanadyjskiej zadenuncjował mnie do zarówno polskiego oddziału parlamentarzystów w Ottawie, czy kanadyjskich parlamentarzystów, złożył na mnie skargę do ambasadora Polski w Ottawie, złożył skargę do marszałek Witek, jak również do ambasadora Kanady w Warszawie, po tym jak wystąpiłem z Grzegorzem Braunem w tak zwanej konferencji prasowej, kiedy to namawiałem rząd Polski do interwencji w sprawie repatriacji Polaków z Kanady w czasie modnej choroby. Wtedy sugerowałem samolot lotu w jedną stronę z Polakami, którzy byli przyjmowani przez Polskę. Polska nie wymagała żadnych certyfikatów dla swoich obywateli, bez międzylądowania, tak jak cargo samolot. To oczywiście zostało nie tylko słamszone przez jakiekolwiek partie, ale też wywołało reakcję wśród właśnie między innymi polityka polsko-ukraińskiego pochodzenia w Albercie, Łukaszuka, który naszczuł na mnie te psy. I oni łącznie z Kongres Polonii Kanadyjskiej i Stowarzyszenie Kombatantów Polskich podpisało te listy i z trudem, muszę powiedzieć, szukałem polskiego nazwiska. Były to nazwiska głównie braci Syjonu i wiedziałem, że nie jest to organizacja polonijna, tylko jest to fasada, jest to słup. Także wiem, że obecność tych organizacji, przyjęcie tych flag polskich, bo takimi obdarował Duda, było po prostu jedną wielką farsą i ja jestem przeciw. W przeciwieństwie do Wałęsy nie jestem za i przeciw. Jestem przeciw tej organizacji. I to tyle w tym temacie. Oprócz tego złożył tradycyjnie kwiaty przed pomnikiem Holokaustu. Pamiętajmy, że żadna wizyta prywatna czy nieprywatna nie może się odbyć bez tego honoru. To odbyło się w rocznicę 81. chyba powstania w getcie. Także tutaj symbolizm, oczywiście symbolizmem, ale pewne tematy nigdy nie mogą być pominięte. Także tyle. Spotkał się też z Trudeau. Z Trudeau spotkał się w bazie wojskowej marynarki kanadyjskiej dwóch pajaców i, że powiem, oświadczenia, które oddali, były między innymi o niczym, że oczywiście cieszą się bardzo, że ich grafiki się mogły nałożyć i że współdziałają w temacie Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie i w świecie, bla, bla, bla. Czyli natomiast, Duda i Trudeau to prawie jak w cyrku. No w cyrku i jedyne, co można się cieszyć, że prawdopodobnie, miejmy nadzieję, jeden i drugi niedługo zniknie ze sceny politycznej, ale jeśli chodzi o Dudę, zniszczenie, czy ten krajobraz po bitwie, po Dudzie będzie dużo mniejsze niż po Trudeau. Trudeau zniszczył Kanadę. Znaczy nie Trudeau, tylko ludzie, którzy za nim stali, ale zniszczył Kanadę formalnie, ekonomicznie. Tutaj Kanada to jest w zasadzie już taki, jak mówią, na granicy kraju spoza G7. Podatki, masakrycznie odstraszanie biznesu, inwestycji z zagranicy. No już nie mówiąc o wizerunku takim polityczno-moralnym. Także Kanada to jest w ogóle w tej chwili obok Polski, zresztą bardzo ciekawy sposób, jeden i drugi kraj można wziąć na celownik przez komików. No ale to nie jest temat do żartu i uważam, że to jest temat smutny, szczególnie dla Polonii, Polaków, prawdziwych patriotów polskich, ale też tych, którzy się tu zasymilowali i którzy do Polski nie mają po co wracać, bo tutaj naprawdę się zrobiło ciasno. Ciężko jest tu po prostu żyć w tej świadomością, z naszą świadomością, z którą często wyjechaliśmy z Polski. No, stał się to taki no, eurokołchoz razy dwa. Już nawet z ciekawostek wczoraj się dowiedziałem, że w brytyjskiej Kolumbii, uwaga, mają wprowadzić ten system agendy 2030-50, jeśli chodzi o ocieplanie domów.
Gdzie to zupełnie jest inna bajka, inna konstrukcja i inny system. Natomiast już wprowadzają od chyba w tym roku, czy przepraszam, za 2 lata mają wprowadzić już kary dla posiadaczy na przykład budynków, kamienic, to głównie o to chodzi, gdzie jest wiele mieszkań w jednym miejscu, za niespełnienie wymogów. Tutaj nie mówi się o, tak jak w Unii Europejskiej, o jakimś tam konkretnym standardzie, natomiast już nawiązuje się do tej samej agendy i oczywiście wielkie kary. Natomiast Vancouver cierpi chronicznie na brak mieszkań do wynajmu. I teraz robią wszystko, żeby tych mieszkań było coraz mniej, ponieważ wprowadzili gigantyczne kary dla inwestorów z zagranicy. Przy każdym zakupie trzeba zapłacić ekstra 20% od wartości tak zwanego podatku, a to jest kara. Ogranicza się również zdolność nabywczą zagranicznych inwestorów. Na przykład nie można przez ileś lat po przyjechaniu kupić żadnych budynków. Zresztą nawet zamrozili w ogóle taką zdolność zakupywania przez obcych ludzi. No i teraz jeszcze wprowadzają ograniczenia takie, że zmniejszy to pulę mieszkań do wynajmu, ponieważ wielu ludzi pozbędzie się inwestycji, bo stwierdzą, że nie stać ich na to, żeby te mieszkania wynajmować innym. To samo, co w Polsce. Tak? Także widać, że Polska i Kanada, pomimo tego, że podpisały wiele porozumienia emerytalne, tam sobie wzajemnie uzupełniają się biurokratycznie, jakbyśmy byli, i nawet kolory mamy te same, tak? Nie mamy liścia klonowego, możemy tam jakiegoś orła, ale ten orzeł już zdecydowanie i bez pazurów i bez dzioba na pewno. Ja bym powiedział, taka bardziej kaczka. To tutaj nawiązuje chyba bardziej do Kaczyńskiego niż do słynnego polskiego orła. No właśnie, to kończąc tematykę amerykańską i częściowo ukraińską, pokażę może jako przerywnik książki osób, które się pojawiają u mnie na kanale. Pan ambasador Krzysztof Baliński, książka Polska czy Ukropolin, Polska Palestyną Europy. Myślę, że bardzo ważna książka. Wszystkie książki, o których mówię, do nabycia w cep.sklep.pl. Kolejna książka mojego gościa w programie Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej, Tomasz Błaut. Myślę, że bardzo ważna pozycja młodego autora. Pisze w tej chwili kolejną książkę, którą pewnie zakończy tuż po wyborach na jesieni tego roku. No i książki innego autora, który występuje w Centrum Edukacyjnym Polska. Książki również do nabycia w cep.sklep.pl. Henryk Pająk. Państwo w państwie, czyli Państwo Polin w państwie polskim. Bardzo ważna książka. I książka Idą po Polskę. Idą po Polskę, gdzie jest zdjęcie szefów służb izraelskich idących razem w jakimś tam marszu, ale tak sugestywnie pan Henryk Pająk powiedział, że właśnie idą po Polskę. I tutaj moim zdaniem trzeba ciągle ludziom przypominać, że kraj położony w Palestynie to bynajmniej nie jest nasz przyjaciel i nasz sojusznik. I w ramach takiej judeodemencji, jaka się Polakom często udziela, no my zapominamy o tym, jakie jest nastawienie tegoż państwa w stosunku do Polski. Mam do ciebie pytanie jeszcze dotyczące olimpiady. Olimpiada wyklucza sportowców międzynarodowych w Komitet Olimpijski z Rosji i Białorusi, natomiast nic żeśmy nie słyszeli, żeby wykluczała z Izraela. Tymczasem Izrael od października zabił chyba 30 tysięcy cywilów, w tym około 15 tysięcy dzieci, a na całej wojnie na Ukrainie przez ponad 2 lata zginęło około 1000 cywilów. Przez 20, no już w tej chwili 6-27 miesięcy. Czyli dysproporcja jest olbrzymia. Oczywiście wojna na Ukrainie jest krwawa, ale tam giną przede wszystkim żołnierze. Jak byś to skomentował? No, wystarczy zdefiniować, czym jest wojna na Ukrainie, czym jest wojna w Gazie. Wojna na Ukrainie i w Gazie są wojnami obronnymi, a Rosja i Białoruś, wciągnięta nie wiem po co i dlaczego i pod jakim pretekstem, są agresorami. I tyle w temacie.
Izrael może zabić 200 tysięcy ludzi, tak długo jak jeszcze istnieje jeden żołnierz czy partyzan Hamasu i może zawsze mówić, że walczy o swój cel egzystencjalny, ponieważ wszystkie kraje arabskie dążą do unicestwienia państwa Izraela od rzeki do morza i ten argument będzie wykorzystywany do ostatniego człowieka na ziemi. Nie wiem, jak to kontroluje Komitet Olimpijski, natomiast możemy się domyśleć. Natomiast wystarczy popatrzeć, kto kontroluje ONZ i niemoc międzynarodowego, że tak powiem, świata, tam stowarzyszonego, łącznie z Radą Bezpieczeństwa i to, że tak powiem, jest odpowiedź. Dlaczego Izrael startuje w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej? Jeżeli Izrael jest w Europie, to dlaczego nie jest Syria na przykład, tak? Dlaczego nie jest Jordan czy Jordania? Dlaczego nie jest Egipt? Fakt, że to jest Afryka, ale... A nawet wiem, czy Turcja. No dokładnie, czy mierzymy to na wschód czy na południe? Ale to się jeszcze odnosi do tego samego, że naszego Polska była w Europie Wschodniej, a Austria była w Europie Zachodniej, tak? Czy to był podział polityczny czy geograficzny? Nie, no tutaj nie zapominajmy, że sport już od dawna stał się niczym innym, tylko areną polityczną. Odkąd ja pamiętam rozgrywki polityczne, bojkoty, olimpiad i tak dalej. Dlaczego? Wiem, że są, zdaje się, jakieś już ustalono, że nie będą tam dopuszczać ludzi transgenderowych, że mężczyźni w przebraniu za kobiety nie będą mogli partycypować. Natomiast ja uważam, że to jest wielki błąd z prostego względu. Dopuszczenie Ukrainy i Izraela do olimpiady w Paryżu doprowadzi do gigantycznych zamieszek i potencjalnie aktów terroryzmu. Ponieważ żaden z tych krajów, niestety, z racji na to, że jest to dość polaryzująca sytuacja, nie powinien w tej olimpiadzie uczestniczyć, albo wszyscy. W związku z czym wykluczenie Rosji, Białorusi. No zobaczymy, jaki to będzie miał efekt na medialny. Pojawią się oczywiście banery i różne rzeczy, ale też no nie chcę przewidywać, bo nie jestem aż na tyle obdarzony. Natomiast faktem jest, że jest to sytuacja dość śliska, dlatego że no w zależności od tego, jak ta wojna się zakończy i czy się zakończy do tego czasu. Na Ukrainie zapewnie nie. W Izraelu podejrzewam może, ponieważ w tej chwili Rafa jest ostatnim miejscem dla Izraela, które prawdopodobnie będzie musiało zaatakować, żeby ogłosić koniec wojny. No ale ta wojna oczywiście się nie zakończy, bo blizna jest teraz głębsza i ta wojna będzie trwała jeszcze do końca świata. Leszku, to tyle. Ty zawsze masz w zanadrzu jakieś ciekawe informacje o pewnych szczegółach zakulisowych, o których w Polsce się mało mówi albo wcale się nie mówi. Podobno masz jakieś informacje o Telegramie, o popularnym, że tak powiem, portalu, na którym wielu Polaków, Rosjan i nie tylko ludzi w Europie Środkowej, Wschodniej się porusza. Tak, no przestrzegam ostatnio ludzi przed tym, ja sam używam go, ale bardzo mało, ponieważ wiele ludzi uciekło w Telegram, przepraszam, ze wszystkich innych mediów, uważając, że takie bezpośrednie tekstowanie jest w pełni zaszyfrowane i bezpieczne. Ludzie uciekli z sygnału, oczywiście z WhatsAppa i tak dalej. Okazuje się, że Paweł Durow, twórca Telegrama, wcześniej oczywiście Rosjanin, ze swoim bratem Nikolajem, geniuszem matematycznym, stworzyli Telegram, będąc już za granicą, ponieważ wcześniej mieli kanał VK, czy media VK, do którego zresztą wielu Polaków przystąpiło, mnie też namawiano, który miał być alternatywą tam dla Facebooka i tak dalej. Okazuje się, że VK zostało przejęte przez FSB i chodziło tam o sytuację taką, że Telegram, przepraszam, że VK miał przekazać rosyjskim władzom wszystkie dane dotyczące ludzi na VK na Ukrainie. I podobno ten, że Paweł Durow, bardzo młody i bardzo bogaty, bo już ma 15 miliardów dolarów, taka jest jego wartość, jest chyba 112 na liście Bloomberga chyba, najbogatszych ludzi świata, podobno odmówił. Powiedział, nie, dziękuję, nie będę w tym partycypował, to jest kanał, media, które mają reputację właśnie niezależności,
i oddał to za darmo. I z bratem wyjechali, on tam się trochę szwendał, był między Stanami Zjednoczonymi, w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej. W każdym razie dzisiaj mieszka w Dubaju, ma obywatelstwo francuskie, ma jakiś tam kiec z Karaibów, oczywiście rosyjskie, ma rezydenturę w Dubaju, no i tam funkcjonuje. Teraz widziałem go w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem, który chyba lecąc do Moskwy na wywiad z Putinem albo wracając z tego wywiadu zatrzymał się i zrobił z nim to spotkanie. I ten człowiek powiedział między innymi, na czym polega ten program Telegramu, dlaczego jest bezpieczny, że jest nie do sprzedania, że to wszystko, co prowadzi, prowadzi sam. Ma tylko 30 inżynierów, nie ma bez porównania takiej bazy jak na przykład Twitter czy dzisiaj X, że jest to w zasadzie operacja jednego człowieka, dlatego jest bezpieczny. I wiem, że wszystkich, których znam, którzy operują na Telegramie, uważają, że tak rzeczywiście jest. Moje pytanie retoryczne jest następujące. Jak możliwe jest, żeby taki człowiek, który jest Rosjaninem, wiadomo, co Putin robi ze swoimi przeciwnikami, tak? Jest w stanie w sposób wolny, nieograniczony, bez ochrony, bez ukrywania się, prowadzić Telegram, który jest również, na którym również jest Zeleński i Putin. Bo jeden i drugi wykorzystuje Telegram do swoich promocji. I również do działań, że tak powiem, propagandowych, jeśli chodzi o sytuację wojny na Ukrainie i sytuacji armii rosyjskiej i tak dalej. A czy jest to możliwe, żeby utrzymał niezależność i niezawisłość, że tak powiem, może mając tej nomenklatury i jednocześnie stając się tak bogatym człowiekiem, nieprzekupnym? A nie wiem, ale jeżeli tak, no to chwała mu za to. Natomiast ja tu stałem się bardzo podejrzliwy. Wydaje mi się, jest to klasyczny przykład właśnie konia trojańskiego, bo jeżeli wszyscy wskoczyli w te media, no to wyobraźmy sobie, co się dzieje. Cała ta informacja, te gigantyczne serwery Mossadu już pękają w szwach, dlatego że wszystko, co my uważamy za tajne czy sekretne, właśnie ląduje tam. Tak jakbyśmy się wyspowiadali przed księdzem, który był agentem, tak? Nie wiem, to jest spekulacja. Wielu ludzi powiedziało, że mam paranoję. I ja używam tutaj formuły Ronalda Reagana, który też oczywiście nie był niezależny i samodzielny, ale słowa są słuszne. Trust but verify, ufaj, ale sprawdzaj. Tego oczywiście nie sprawdzimy, natomiast służby są wszędzie. Wszyscy, którzy wyskoczą poza pewien poziom oglądalności czy popularności, wszyscy, którzy są w stanie przyciągnąć pewną masę ludzi, są z automatu kontrolowani. Nieprzypadkowo zresztą, jak Durow był w Kalifornii, to od razu zaczęły się nim interesować służby amerykańskie FBI i regularnie go nachodziły. W związku z czym trudno sobie wyobrazić, żeby w Dubaju, który jest zresztą ulubionym miejscem Rosjan i dostępnym również dla Amerykanów, nie byłby również nachodzony. To tyle, jeśli chodzi o ten krótki komentarz. Natomiast co ludzie zrobią z tym, to jest ich sprawa. Ja bym generalnie powiedział, nikomu nie można ufać, żadne media nie są nie do spenetrowania. W związku z czym najlepiej po prostu się spotkać i porozmawiać w lesie bez telefonu, no, a wszystko inne jest podsłuchiwane, bo albo jest to program, albo jest to samo urządzenie, tak? Jak wiadomo po Pegasusie. Chciałem tylko wspomnieć jedną rzecz, tylko jedno słowo, bo pogratulować Sutrykowi, następnemu prezydentowi miasta Wielkiego Polskiego, który został ponownie wybrany pomimo kolegium Tumanum, ponieważ domknął tą ligę tak zwanych liderów miast zielonych, miast inteligentnych. Wskazuje to na to, że agenda postępuje. Wszyscy, co mieli być wybrani, zostali wybrani, także spodziewajmy się jeszcze więcej informatyki w tych miastach, jeszcze więcej elektryków, zielonych skwerów i coraz więcej ograniczeń klimatycznych. Także tutaj mówię to z przekąsem, no ale Sutryk wygrał z gigantyczną przewagą wczoraj, także na wschodzie bez zmian. Na wschodzie bez zmian. I tym chyba stwierdzeniem będziemy się zbliżali do końca. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Tobie, Leszku. Moim i Państwa gościem był Leszek Szostak. Dziękuję Ci bardzo, Leszek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Dziękuję za wsparcie finansowe. Numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, tam można wpłacać darowizny. No i jeszcze parę książek zareklamuję.
zareklamowałem już dwie książki Henryka Pająka, jeszcze dwie, Bestie końca czasów, książka dotycząca masonerii, myślę, że ważna pozycja, a także książka historyczna, Oni się nigdy nie poddali. Henryk Pająk opisał bohaterów polskich, którzy już po zmianie okupantów walczyli do końca, ponosząc najcięższą karę, to znaczy ginąc w walce z Żydokomuną. No i książki oczywiście w dwóch seriach wydawniczych. Seria Jedynie prawda jest ciekawa, książka dotycząca polskich kresów wschodnich, a więc Ukrainy, Białorusi, krajów nadbałtyckich obecnych oraz książki w serii Gorące tematy. Tu polecam książkę Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, a także książkę Hitler założycielem Izraela. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem, trzymajcie.